mieszkańcy regionu lubuskiego wybrali 5 posłanek. Musimy spłacić ten dług. Dostałyśmy bardzo dużo głosów. Lubuszanie na nas liczą, ale myślę, że szczególnie kobiety tuż przed wyborami samorządowymi potrzebują naszego wsparcia, a my jesteśmy gotowe działać, tak jak zawsze, tak? Pokazywałyśmy, że równe traktowanie kobiet i mężczyzn, prawa kobiet są nam szczególnie bliskie. Ja też przypomnę, że region lubuski przyjął w tym roku Europejską Kartę Równości. Stąd też nasze zobowiązanie, wydaje mi się, jest bardzo naturalne. No absolutnie pokazujemy, że mamy moc, mamy siłę, chociażby pierwszy projekt, który wszedł pod obrady Sejmu, było to in vitro, jest to in vitro, czyli to, o co tak naprawdę kobiety zainicjowały zbieranie podpisów, bo to obywatelski projekt, głównie kobiety były zaangażowane w ten projekt i gdzieś ten projekt prowadzą kobiety. I widać, że dzięki kobietom dużo pojawia się tematów, które wcześniej nie były brane pod uwagę, chociażby pomoc osobom niesamodzielnym, właśnie te wszelkie sprawy związane z rodziną, z opieką nad dziećmi. To dotyczy nas wszystkich, nie tylko kobiet, również mężczyzn, ale o tym często mężczyźni nie pamiętali, bo kobiety głównie się tym zajmowały, a dziś my dbamy przede wszystkim właśnie o kobiety i to widać, bo te propozycje, te rozwiązania się pojawiają, są i będą wdrażane w życie. Prawo do bezpieczeństwa osobistego, do życia wolnego od przemocy, to jest jedno z praw człowieka. To nie tylko prawa kobiet, to są prawa człowieka. No i będziemy mówić o tym, co należy zmienić. Bo jest jeszcze kilka kluczowych spraw z tak zwanej konwencji stambulskiej Rady Europy. Jest nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego, które mówią o tym, co należy implementować do prawodawstw poszczególnych państw, w tym Polski, żeby kobiety były bezpieczne.